Witam wszystkich widzów kanału Kucyk Toledo. Moja klacz czereśnia jest już w ósmym miesiącu ciąży i w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć krótko o planach jakie mam w odniesieniu do niej na te najbliższe miesiące. I chcę Wam też pokazać taki niedawny dość delikatny trening i prawdopodobnie jedno z ostatnich wsiadań na nią. No, ale zanim cokolwiek się z koniem zacznie robić, no to wypada go złapać, no chyba, że stoi w boksie i złapanie nie przedstawia trudności. Na pastwisku, no to różnie bywa, tutaj yy, nie było żadnych problemów. Koń to zwierzę stadne, więc jest duża szansa, że jeśli się złapie jednego, to... Drugi y, może przyjść z ciekawości albo z y, no, chęci dostania jakiegoś przysmaku. Chociaż to akurat ja do, mm, pilnuję tego, żeby nie, 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 nie nosić w kieszeń, po kieszeniach marchewek i, i, i przysmaków dla koni, bo to uważam, że to nie, nie jest potrzebne przy treningu. Y Oczywiście no przed, przed treningiem koń został wyczyszczony yy, zarówno sierć, jak i kopyta, no ale teraz tutaj już zaczynamy. Yy, to jak powiedziałam, to jest taki dość łagodny trening. Ja tutaj nie, nie forsuję jej, to, to nie o to chodzi. Raczej tutaj staram się ją uelastycznić, yy, zależy mi na uelastycznieniu szyi, yy, bo to potem się przekłada na pracę pod siodłem. Czyli takie wyginanie w różne strony. Też czasem skłaniam ją do tego, żeby opuszczała głowę. Tutaj proszę ją o, o to, żeby ustąpiła zadem i żeby zrobiła to w taki sposób, że podstawia, podstawia nogę pod kłodę, a nie dosuwa nogi do siebie. To, no, może to być kiedyś przygotowanie do dochodów bocznych. Przednimi nogami w zasadzie wewnętrzna przednia noga y, powinna w zasadzie dreptać w miejscu. Ona tu robi takie małe kółeczko, ale, ale całkiem uważam nieźle. Y, no też ćwiczę zazwyczaj cofanie. Y, ostatnio mnie tak zastanowiło, że w żadnym programie ujeżdżenia y, nie ma takiego elementu jak cofanie, a to przecież ważna, y, ważna umiejętność, żeby koń się dobrze cofał sprawnie i, i wtedy, kiedy powinien. No i żeby nie, nie właził na człowieka, żeby wiedział, kiedy się zatrzymać. No i trochę ćwiczeń w stępie. Takie to widzicie, że jest, jest no dość, dość powolny ten stęp. Nie, nie motywuje jej do, do, szybszego, do szybszego chodu, chociaż ona jak najbardziej potrafi robić dłuższe kroki i, i bardziej dynamicznie iść no ale tutaj tak sobie człapie. no więc wspominałam o tych, o tych planach więc tak, no czeka mnie w najbliższym czasie dużo zakupów do treningów na pewno czereśni potrzebne są ochraniacze na przednie nogi co najmniej a najlepiej na wszystkie cztery to, to jeszcze przed kupieniem ogłowia z wędzidłem bo druga rzecz jaką bym chciała kupić w najbliższym czasie to właśnie ogłowie z wędzidłem już oglądałam różne, różne warianty dalej w filmiku pokażę Wam jak mierzę mierzę wędzidło, żeby dobrać odpowiedni rozmiar i to będzie, to będzie kolejny zakup jeszcze kolejny zakup, który jest bardzo ważny. Nie wiąże się może tak bezpośrednio z końmi, z pracą z końmi, ale jest dla nich, dla ich no, bytu ma podstawowe znaczenie. To hak do samochodu, żebyśmy mogli tak niezależnie no, przewozić sobie siano, a nie być, żebyśmy nie byli zdani na zamawiany transport. No, jakby no usługowo tylko żebyśmy mogli to zrobić we własnym zakresie no ale wbrew pozorom nie jest to nie jest to taka prosta sprawa ten hak zamontować w ostatnich dniach udało się sfinalizować budowę takiej małej stodoły bardzo się z tego cieszę, bo pogoda sprzyjała, wolny weekend długi też sprzyjał temu. Stodoła złożona z plandeki pokrywającej palety na takim już stelażu drewnianym i no myślę, że będzie spełniać swoją funkcję. Jeszcze tam nie ma siana w tej chwili, ale już to wszystko jest gotowe, żeby tylko przywieźć siano i tam, tam włożyć. Ostatnio zrobiłam do pracy z czereśnią nowy kantar sznurkowy. Używam go z, ten właśnie, który widzicie, używam go z liną 5-metrową, z karabinczykiem. I to jest taki kantar troszeczkę mocniej działający, z czterema węzełkami, z nieco sztywniejszej linki niż ten poprzedni. I ja bym chciała sprawdzić, jak ten kantar się będzie zachowywał jako po prostu ogłowie do jazdy, i zamierzam doczepić do niego wodę ale nie w taki sposób jak dotychczas, że po prostu lina jest zamotana z drugiej strony na tym we, węźle pod, pod brodą konia, tylko do skrajnych węzełków zamierzam doczepić wodze poprzez karabińczyki. Siodłanie ciężarnej, źrebnej klaczy no to jest takie trochę no trudne zadanie, no bo nie można tego popręgu wiadomo jakoś super mocno dociągać chociaż no popręg też musi jakoś swoje zadanie spełniać żeby się to zupełnie wszystko nie obróciło więc to jest takie no ani w jedną, ani w drugą ym, więc tutaj no nie, 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 nie oczekuję cudów jeśli, to, jeśli chodzi o, o, o to siodłanie i teraz ym, właśnie będę te, te, te wodze dopinać To są na razie wodze całkowicie prowizoryczne, w tej chwili otwarte, ja je zwiążę, żeby mi nie spadały. I to będzie taki test, test tego typu ogłowia. Bo zauważyłam, że lina doczepiana od dołu, no ona jest taka naprawdę bardzo mało precyzyjna, jeśli chodzi o, o naukę. Skręcania. No a w przypadku czereśni to jest naprawdę nauka, więc, więc chyba nie ma sensu na takim, na takim ogłowiu jeździć. No, tak to jest. Jak się człowiek przed kamerą chce sprawnie ubrać, to widać: no zapięcie się akurat zacina, ale nic, to udało się. Yy, zaraz zobaczycie, jak podprowadzam czereśnię do tego yy, podestu do wsiadania, yy, który jeszcze też nie jest skończony, trochę jest za niski ciągle. Yy, tutaj popełniłam pewien błąd, że trochę za blisko postawiłam kamerę i czereśnia, taki no, widać wyraźny opór. Ona tam nie chce iść, i ja tak no, w, w, końcu, w końcu poddałam się, nie, nie ustawiła się tam, gdzie powinna. Będę musiała tę kamerę trzymać, trzymać trochę, trochę jednak, nie tak przy jej prawie że pysku. No więc wsiadam na środku po staremu, jakoś, jakoś to z tym niezbyt dopiętym popręgiem yy, idzie, po prostu trzeba tam na tym siodle się trochę, trochę, trochę tak yy, to siodło przekręcić. Yy. No i jeśli chodzi o precy, precyzję takiego mocowania wody to no, muszę powiedzieć, że jest różnica na plus w porównaniu z takim mocowaniem pod brodą i, i faktycznie te, te wodze dają wyraźniejsze sygnały koniowi, w którą stronę, w którą stronę ma skręcać, tak bez, też bez, no, bez szarpania, no bo to wiadomo, że nie o to chodzi, żeby się męczyć, szarpać koniowi, dawać jakieś sprzeczne sygnały. Mm. Tu bym chciała y, zrobić no, test, test wędzidła, y, jaki, jaki wymiar po prostu będzie dla niej potrzebny. To jest stare o głowie toledo, ono jest oczywiście za małe. Wędzidło też, y, no wiem, że jest za małe, ale chciałabym wiedzieć o ile jest za, za małe. Tu widać, że ten ścięgierz y, odrobinę wystaje. No tu musicie mi wierzyć, że z dwóch stron pyska wystaje tak mniej więcej tak samo, czyli ono nie jest dużo za małe, i to prawdopodobnie będzie rozmiar o 1 cm większy, czyli to Ledo miał rozmiar 10,5, ona będzie miała 11,5. No i teraz już praca się skończyła. Ja biegnę do stajenki, tam jest, tam jest też część siana, pozostawiona i zaraz. Czereśnia dostanie swój posiłek. Już za mną idzie, tak to zwykle wygląda. To jest, to jest całkowicie typowa sytuacja z wyjątkiem tego, że teraz Bluetooth jest uwiązany, bo normalnie nie jest. Ale typowa sytuacja, ja przynoszę siano, a czereśnia już tam mnie pilnuje i wyżera mi to siano po drodze. Wiele osób pytało o siodło, ale to jest melodia dalszej przyszłości, no bo na razie ciąża, wiadomo, poród, klacz musi dojść do siebie, wtedy będziemy dobierać siodło, czyli najwcześniej na wiosnę.